Moja koleżanka, która jest dentystką, stwierdziła, że te haczyki służą do zębów. Wiem, że do butów, ale do czego konkretnie w tych butach służyły? Do przewlekania guzików w dziurkach w butach. Ten mniejszy haczyk to był do przewlekania guzików w rękawiczkach. Od ponad 7 lat prowadzę bloga, na którym staram się opisywać nietypowe przedmioty znalezione na giełdzie staroci, w domach aukcyjnych, w magazynach muzealnych. Staram się poszukiwać mało znanych przedmiotów, przedmiotów zagadek, poprzez które mogłabym wyjaśniać, do czego służyły, i opisywać elementy życia codziennego w dawnych czasach. Zobacz, ty wiesz, że przecież tych wież teraz moim zdaniem tak, nie ma. Tak, no wiesz, ten kto to malował, to też malował ogólnie. Tak. A tu zobacz, nie wiem, czy wiesz, to są znaczki, które dawano właścicielom psów i one świadczyły o uiszczeniu opłaty od psa. Jeżeli hycel na ulicy znalazł psa, to nie mógł go zabić, bo to znaczyło, że pies ma właściciela. Inspiracja często przychodzi podczas zwiedzania. Kiedyś w Muzeum Podgórza natrafiłam na zawieszki do obróżek dla psów i uznałam, że będzie to świetny materiał na wpis właśnie do bloga. W XIX wieku praca hycla nie cieszyła się sympatią. Były to osoby zachłanne na pieniądze. Zdarzało się, że nieraz kradły psy, które miały właścicieli, tylko po to, żeby je zamykać i następnie żądać opłaty za uwolnienie. Kiedyś w magazynach Muzeum Krakowa udało mi się odnaleźć piórka do kapeluszy. Mnie zainspirowały one do zrobienia wpisu na temat dość osobliwej mody, która polegała na przyczepianiu do damskich kapeluszy wypreparowanych ptaków. Zdarzało się, że jedyną ozdobą kapelusza były właśnie ptaki. Jak już jest znaleziony temat, no to wtedy klękajcie narody i kiedy Agnieszka tworzy wpis na bloga, lepiej zejść jej z linii strzału. Wtedy biorę psa na spacer, jeżeli za dużo naczyń zebrało się w zlewie, to robię porządek, zwiedzam muzea, wtedy już sam. Agnieszka jest zatracona w tym, co robi, długie godziny spędza przed komputerem, chodzi do bibliotek, przeszukuje strony, no to dla partnera jest czas na zejście z oczu. Z zawodu jestem radcą prawnym. Czasami znajomi mi się pytają, jak ja to robię, że łączę dwa światy, które wydają się nie do połączenia. Wtedy odpowiadam, że jak Boga kocham, ja nie wiem, jak to łączę, bo to są faktycznie dwa zupełnie różne światy. A wiesz, dlaczego takie małe? Bo kobiety w XIX wieku nie używały pieniędzy. One żyły w świecie wyższych wartości, salonów, poezji, teatru. Najpiękniejszy rodzaj podróży to podróż w czasie, także tworząc te mini ekspozycje muzealne faktycznie potrafię się zatracić. Zdarza mi się, że siedzę do 4-5 nad ranem i gdzieś tam wędruję po zagranicznych muzeach w poszukiwaniu ciekawych zdjęć. Ciekawe, czy zgadniesz, co to jest? Znowu pudełeczko. Znowu pudełeczko. Skąd mogę wiedzieć? Ale nie otwieraj w środku. Widzę kobiety. Pokaż. No dobrze. Puderniczka. I z tym, mogę z lusterkiem. Mogę ci nawet pokazać puder. Możesz mi powiedzieć, ile to ma lat? Grubo ponad 100. Jak myślisz, kto używa? No wyższe sfery na pewno. Tworzenie bloga jest dla mnie tak naprawdę takim światem równoległym, do którego mogę się ukryć. Też uważam, ważne jest to, żeby właśnie opisywać, do czego te przedmioty służyły, bo dzięki temu tak naprawdę przywraca się im życie.